witam po świętach w Nowym Roku. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku, uzupełniając życzenia, które sformułowałem przed świętami. Nasze zasady współpracy nie ulegają zmianie, czyli przekazuję listę obecności Państwu z prośbą o wypełnienie i ostatnia osoba z ostatniego rzędu prosiłbym, żeby przyniosła do przodu tę listę przed zakończeniem wykładu. No a my zajmujemy się dzisiaj na naszym już 13 wykładzie. Jeżeli ktoś wierzy w pechowość trzynastki, to na pechowym wykładzie. Takimi ważnymi rzeczami, jak te, które są w tytule wymienione naszego wykładu, najważniejsze hasło to macierze dodatnio określone. Moim celem jest to, żeby Państwo zrozumieli dokładnie, na czym polega własność macierzy dodatnio określonych. Nawiasem mówiąc, ilustracja dotycząca macierzy dodatnio określonych to ta po lewej stronie, ale o tym później. Dekompozycja macierzy na macierze trójkątne, na tak zwane czynniki Cholewskiego, właśnie dotycząca macierzy dodatnio określonych i wreszcie całe rodziny macierzy tak zwanych podobnych do siebie. W dodatku jeszcze będziemy je klasyfikować według urody. Będziemy rozpatrywać macierze piękne, ładne i brzydkie. Tutaj jest dla Pana jeszcze miejsce z przodu. Proszę sobie usiąść z przodu. No i mamy 12 punktów, właściwie powinienem chyba 13 punktów przewidzieć dzisiaj na tym 13 wykładzie. Zaczniemy od przypomnienia sobie pojęć wartości wektory własne, przy czym odniesiemy to dzisiaj do macierzy symetrycznych. Symetria, własność symetrii to już będzie duży plus w urodzie macierzy. Żeby powiedzieć o macierzy, że jest ładna, musi być symetryczna, ale jeszcze coś dodatkowo musi mieć, żeby powiedzieć o niej, że jest naprawdę ładna. Następnie wprowadzimy macierze dodatnio określone i te nazwiemy pięknymi macierzami i zaczniemy analizować, dlaczego one są takie piękne i dlaczego takie są ważne dla nas. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na pojęcie tak zwanej formy kwadratowej, która przyjmuje wartość zerową tylko w jednym punkcie dla macierzy dodatnio określonych, a poza tym jest dodatnia. Potem, tak jak powiedziałem, przejdziemy do dekompozycji według Cholewskiego i przyjrzymy się też innym, także i tak zwanym w naszym tutaj, na naszym wykładzie, brzydkim macierzom. I zakończymy na bardzo ważnej dekompozycji macierzy na tak zwane bloki Jordana, jednej z najogólniejszych metod dekompozycji macierzy na prostsze podmacierze, na bloki. A więc macierz symetryczna, czyli ta pierwsza cecha, która świadczy o urodzie macierzy, to taka, która spełnia warunek, że A równa się A transponowane. Jeśli macierz spełnia taki warunek, to nazywamy ją macierzą symetryczną. Wartości własne rzeczywistych macierzy symetrycznych są jakie? Rzeczywiste, tak jest. Wektory własne tych macierzy są, a właściwie mogą być prostopadłe, ortogonalne, tak jest. A skoro mogą być ortogonalne, to mogą też być ortonormalne, czyli wszystkie mogą być znormalizowane co do długości i mieć długość jednostkową. A ponieważ wiemy, że diagonalizowalną macierz możemy rozkładać według dekompozycji A równa się S
razy lambda razy s do minus pierwszej, gdzie s to jest macierz wektorów własnych, lambda to jest macierz diagonalna, a na tej przekątnej głównej, na tej diagonali są umieszczone po kolei wartości własne macierzy, to w przypadku macierzy symetrycznej ta macierz S może być przyjęta zawsze jako macierz ortogonalna. Ze względu na to, że możemy znaleźć wektory własne, które są ortonormalne. Ortonormalne. I rzeczywiście, jeżeli obliczymy macierz transponowaną do takiej macierzy A, tak wyrażonej, tutaj w przypadku macierzy ortogonalnych obliczanie macierzy odwrotnej to po prostu transponowanie macierzy. Jeżeli to uwzględnimy, to okaże się, że A transponowane równa się A. Równa się A. Czyli rzeczywiście występuje symetria w tym wypadku. Jeżeli możemy rozłożyć macierz w taki sposób, Q razy lambda razy Q transponowane, gdzie lambda jest macierzą diagonalną, Q jest macierzą ortogonalną, to ta macierz jest symetryczna. W przypadku macierzy symetrycznej, jeżeli istnieje taka dekompozycja, to możemy to sobie rozpisać. Tu wypisać wyraźnie wektory własne w macierzy Q. W macierzy Q transponowane wypisać te wektory transponowane, czyli poziome. I teraz jak pomnożymy takie twory przez siebie, to uzyskamy wyrażenie pod spodem. I jeżeli sobie przypomnimy teraz, co oznacza iloczyn Q razy Q transponowane, gdzie Q jest macierzą jednostkową, co to jest takiego? Macierz rzutująca. I to jeszcze, czyli projektor. Ale w dodatku pod kątem prostym, czyli ortoprojektor. Tu nie potrzeba normalizować tego wzoru na ortoprojektor, ponieważ Q transponowane razy Q równa się 1. Ze względu na to, że ten wektor, który wyznacza kierunek, na który rzutujemy, wektor Q, QK dokładnie, jest jednostkowy. Ma długość równą 1. I zatem w tym wzorze występują wektory, na które rzutujemy. Czyli macierz jest rozłożona na zestaw macierzy rzutujących i każda z nich ma swój współczynnik rzutowania. Te współczynniki to są wartości własne, czyli ustalenie skali tego rzutowania. Rzutujemy i jeszcze przeskalowujemy. W związku z tym widzimy, że nasza macierz ma pewne główne kierunki, tak zwane osie główne, czy kierunki główne, po angielsku principal axis, wyznaczone właśnie przez nasze ortonormalne wektory własne macierzy symetrycznej. Czyli działanie macierzy sprowadza się do całego zestawu rzutowań i z przeskalowania tych rzutowań i zsumowania wyników. Teraz tutaj na tym przeźroczu przyglądamy się temu, że jeżeli macierz jest symetryczna, to rzeczywiście wartości własne są rzeczywiste. Otóż zauważmy, że zgodnie z definicją wartości własnej A razy X równa się lambda razy X. Jeżeli teraz rozważymy w ogólności przypadek zespolony, i dokonamy operacji sprzężenia, która jest określona tą gwiazdeczką u góry umieszczoną, to sprzężone razy x sprzężone musi być równe lambda sprzężone razy x sprzężone. Teraz skoro a razy x równa się lambda razy x, ale macierz jest rzeczywista i symetryczna, to sprzężanie macierzy A możemy sobie podarować i w efekcie sprzęgać tylko resztę. A razy x sprzężone równa się lambda sprzężone razy x sprzężone. Teraz możemy
dokonać transpozycji tego równania, zmienia się wtedy kolejność tych czynników i w efekcie uzyskujemy, że x sprzężone transponowane razy a transponowane równa się x sprzężone transponowane razy lambda sprzężone, ponieważ to jest liczba, to transponować nie trzeba. Transponować nie trzeba, ale ponieważ macierz a jest symetryczna, to możemy sobie podarować tutaj też tę operację transpozycji i wypisać, że w efekcie x sprzężone transponowane razy a równa się x sprzężone transponowane razy lambda sprzężone. Jeśli teraz jeszcze pierwsze równanie, to które jest po lewej stronie, a razy x równa się lambda razy x, pomnożymy lewostronnie przez x sprzężone transponowane, czyli wektor poziomy, sprzężony, to otrzymamy wyrażenie, które tu jest wypisane, ale to wyrażenie również otrzymamy, jeżeli ostatnie równanie, to, które tu żeśmy uzyskali, pomnożymy prawostronnie przez x. I w ten sposób, przyrównując, widząc, że tutaj są lewe strony równe, możemy przyrównać prawe strony i otrzymujemy taką równość tutaj, taką równość. Ale jeżeli założymy, że x sprzężone transponowane razy x, co w przypadku wektorów o współrzędnych zespolonych jest długością takiego wektora. Nawiasem mówiąc, tę operację sprzężenia i transponowania będziemy też oznaczali gwiazdką u dołu i nazywali transsprzężeniem, czyli i transpozycja, i sprzężenie. To i założymy, że ten wektor x jest różny od zera, czyli ta długość do kwadratu jest większa od zera. Jednym słowem, te czynniki nie są równe zero, możemy je skrócić i uzyskujemy taką prostą zależność na końcu, że lambda równa się lambda sprzężone. A ta zależność zachodzi tylko dla liczb rzeczywistych. Tylko liczby rzeczywiste są równe swoim sprzężeniom. A zatem rzeczywiście lambda jest liczbą rzeczywistą. Czyli macierze rzeczywiste, symetryczne mają rzeczywiste wartości własne. No to to jest już bardzo kolejna, tak powiem, kolejna cecha urody tych macierzy. I takie macierze nazwiemy ładnymi. Te, które mają rzeczywiste wartości własne i które mają ortogonalne wektory własne. To są ładne macierze. Możemy to pojęcie urody uogólnić na macierze zespolone. I wówczas ta cecha symetrii przechodzi w cechę tak zwanej symetrii hermitowskiej. To znaczy nie tylko A ma być równe A razy A transponowane, ale A ma być równe A sprzężone transponowane, czyli transsprzężone, jednym słowem z tą gwiazdeczką u dołu. Ta operacja transsprzężenia nazywa się też sprzężeniem hermitowskim. Może powinienem mówić hermitowskim, bo Francuzi nie wymawiają H, ale już nie bądźmy takimi purystami. Czyli macierz hermitowska to taka, która równa się swojej transsprzężonej. To jest uogólnienie pojęcia symetrii na macierze o elementach zespolonych. I takie w świecie macierzy zespolonych nazwiemy ładnymi. Czyli w których ta cecha symetrii przechodzi w symetrię hermitowską. A macierz, która spełnia warunek taki, że AKL równa się A sprzężone LK, czyli jest symetryczna, ale z dodatkowym sprzężeniem, nazywamy macierzą hermitowską czy macierzą hermita. I tutaj mamy przykład takiej macierzy. Jeżeli poza główną przekątną są
elementy rzeczywiste, jak ten element minus 5, no to w tym dla elementu minus 5 macierz jest symetryczny. Jeżeli są urojone, jak minus 3j, tutaj to po drugiej stronie względem głównej przekątnej musi być przeciwny element urojony, czyli 3j. Natomiast jeżeli jest element zespolony, taki jak 2 plus j, to po przeciwnej stronie osi, tej głównej osi, czyli przekątnej głównej, musi być liczba sprzężona, czyli 2 minus j. Czyli część rzeczywista macierzy hermitowskiej jest symetryczna, a część urojona macierzy hermitowskiej jest antysymetryczna. No i tutaj mamy pana Charlesa Hermita, matematyk francuski, ważna postać w matematyce. Jeszcze drugi obrazek, widać, że dość ponury. Prawdopodobnie jakby tutaj wykładał algebrę, to by nastrój był znacznie bardziej poważny niż wtedy, kiedy ja tutaj stoję. Dobrze, i teraz przechodzimy do kolejnego, właściwie najważniejszego dzisiaj pojęcia na naszym wykładzie, do macierzy dodatnio określonych, które już nie tylko nazwiemy ładnymi, ale wręcz pięknymi macierzami. Więc one są na pewno symetryczne. Są na pewno symetryczne. Na pewno mają rzeczywiste wartości własne, ale to za mało, żeby je nazwać pięknymi. Jakie powinny być te wartości własne? Dodatnie, tak. Wszystkie powinny być dodatnie. I wtedy dopiero macierz nazywamy piękną. I okazuje się, że jeżeli dodatnie są wartości własne, to dodatnie są też wszystkie elementy osiowe. W angielsku takie macierze nazywa się positive definite. Positive definite, czyli dodatnio zdefiniowane. Dodatnio określone. Wszystkie wartości własne są dodatnie, ale też okazuje się, że i wszystkie elementy osiowe są dodatnie. Te warunki są równoważne ponadto. I to jest jeszcze równoważne warunkowi takiemu, że wszystkie minory, wszystkie podwyznaczniki zawierające górny lewy narożnik, w tym też i cały wyznacznik, no bo cały wyznacznik jest tym największym podwyznacznikiem, który zawiera górny lewy narożnik, są dodatnie. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze ważniejsza jest właściwość tych macierzy dodatnio określonych, związana z pojęciem formy kwadratowej, ale o tym za chwilę. Więc rozważmy tu macierz 5, 2, 2, 3. No to jest macierz symetryczna. Macierz symetryczna. Jaki jest pierwszy element osiowy tej macierzy? Dobrze. A jaki jest drugi element osiowy tej macierzy? No widzę, że ktoś tu potrafi bardzo szybko liczyć. 5. Ale można nie dokonywać dekompozycji. Można pamiętać, że wystarczy obliczyć co? Wyznacznik, tak? Iloczyn elementów osiowych równa się wyznacznikowi, tak? Ile tutaj równa się wyznacznik? 5 razy 3 minus 2 razy 2, czyli 11. A więc można się domyślać, że to będzie 11 piątych. Ten drugi element osiowy. 11 piątych. Oba są dodatnie, czyli macierz jest dodatnio określona, bo jest symetryczna, ma oba elementy osiowe dodatnie. Teraz wartości własne. Jak wyliczymy wartości własne? Musimy równanie charakterystyczne wyprowadzić, tak? W jaki sposób to zrobimy? Odejmujemy od tej macierzy macierz lambda, macierz jednostkowa. Otrzymamy trójmiar kwadratowy, który musimy przyrównać do zera i rozwiązać to. I okazuje się, że ten trójmiar kwadratowy, tak prawdę powiedziawszy, to pamiętamy, że tutaj mamy trace, czyli sumę elementów głównej przekątnej. To jest suma wartości własnych. Czyli suma tej wartości własnej będzie równa 8, a
wyraz wolny tego trójmiaru kwadratowego. To jest wyznacznik macierzy, który równa się 11. Czyli właściwie nawet nie potrzeba tego wypisywać, że liczymy lambda razy i minus a i obliczamy wyznacznik tego i przyrównujemy do zera. Ten wynik można w ten sposób z góry zapisać. No i skoro iloczyn wydatności własnych jest równy 11, suma 8, możemy przewidzieć, ile one są równe, ale możemy również wyliczyć tak zwaną deltę, wyznacznik tego trójmianu kwadratowego, czyli minus, czyli 2b minus 4, b kwadrat minus 4ac, pierwiastek z tego. B, 8 do kwadratu to jest 64, a 4 razy 11 to jest 44, czyli zostaje nam 20. Pierwiastek z 20, czyli pierwiastek z 4 razy 5 to są 2 pierwiastki z 5. No a wzór jest taki, że to jest minus b, czyli 8, plus minus pierwiastek z tej delty, z tego wyznacznika, podzielone przez 2. Czyli 4 plus minus 2 pierwiastki z 5 przez 2, czyli plus minus pierwiastek z 5. Tyle w pamięci się udało wyliczyć. No i rzeczywiście tak jest. Czyli mamy takie dwie wartości własne. 4 plus minus pierwiastek z 5. A ponieważ 4 to jest pierwiastek z 16, no to jeżeli odejmiemy pierwiastek z 5, czyli z mniejszej liczby, to na pewno będzie to liczba dodatnia. A jeżeli dodamy, to tym bardziej będzie to liczba dodatnia. Czyli obie wartości własne są dodatnie. No to potwierdza to, że macierz jest dodatnio określony. I teraz jeszcze te minory musimy wyznaczyć. Ten pierwszy minor zawierający górny lewy narożnik, to ile się równa? 5. A drugi, no to jest cały wyznacznik, 11, oba są dodatnie, czyli wszystko się zgadza. 5 i 11. Ale powiedziałem, że jest ważniejsza własność. I tę własność tu traktujemy jako alternatywną definicję, definicję energetyczną macierzy dodatnio określonej. A mianowicie, weźmy dowolny wektor x należący do przestrzeni n wymiarowej. R do n, czyli o rzeczywistych współrzędnych. Pomnóżmy teraz x transponowane razy a razy x. I ten wynik ma być większy od zera, o ile wektor x nie równa się 0. Czyli ta nierówność musi być większa od zera dla każdego niezerowego wektora x. Wyrażenie po lewej stronie nazywa się formą kwadratową macierzy A. I to właśnie jest ta główna cecha, że formy kwadratowe macierzy dodatnio określonych są dodatnie dla niezerowych wektorów x. Czyli poza jedynym przypadkiem, kiedy x równa się 0, kiedy to musi być równe 0, we wszystkich innych przypadkach formy kwadratowe są większe od 0. I jeżeli przypomnimy sobie wykład dotyczący grafów macierzy incydencji równań odwodów elektrycznych, elektronicznych. Braw Kirchhoffa, prawa Ohma, to przypominamy sobie, że wprowadziliśmy pojęcie macierzy admitancyjnej obwodu elektrycznego, która na głównej przekątnej ma sumę admitancji incydentnych z odpowiednimi węzłami grafu, a poza główną przekątną sumę admitancji gałęzi incydentnych z parami węzłów ze znakiem minus, sumę ze znakiem minus tych admitancji. Czyli tu można się domyślać, że element R1, R2 i R3 wszystkie dochodziły jedną końcówką do węzła pierwszego, a element R3, R4 i R6 dochodziły jedną końcówką do węzła drugiego i odpowiednio R5 i R6 dochodziły jedną ze swoich końcówek do węzła trzeciego. Admitancja to jest odwrotność impedancji.
a w tym wypadku mamy konduktancje, które są odwrotnościami rezystancji. Czyli 1 przez R1 to jest konduktancja tego pierwszego elementu, tutaj jest konduktancja drugiego, trzeciego. Sumujemy te konduktancje na głównej przekątnej. Natomiast poza główną przekątną mamy w tym wypadku na przykład minus 1 przez R3 i tu też jest minus 1 przez R3. Macie, że jest symetryczna. Ale ona nie jest tylko symetryczna, ona jest dodatnio określona. Ze znakiem minus admitancje węzłów incydentnych z parami, gałęzi incydentnych z parami węzłów. Czyli jeśli tu mamy pozycję 1, 2, to znaczy, że pomiędzy węzłem 1 a węzłem 2 włączony jest rezystor R3 i żaden inny, bo jakby jeszcze jakiś był włączony, to byśmy mieli dodatkową admitancję. Tutaj mamy tylko jedno, 1 przez R3 ze znakiem minus. No i skoro ten jest włączony między węzłem 1 a 2, no to oczywiście jest też włączony między węzłem 2 a 1. Między węzłem 2 oraz 1. Stąd symetria tej macierzy. A skąd bierze się dodatnia określoność? Otóż, jeżeli weźmiemy jakikolwiek obwód elektryczny, elektroniczny, i na zaciskach zewnętrznych tego obwodu zdefiniujemy potencjały względem masy. To są te potencjały V1, V2, Vn. Powiedzmy, że jako wartości chwilowe je rozpatrujemy, ale za chwilę tutaj już tych chwil te nie będę wypisywał. I prądy wpływające, prądy, które dopływają do tego obwodu, to jeżeli zaczniemy liczyć takie iloczyny V1 razy I1, V2 razy I2, V3 razy I3 i tak dalej, i wszystko to posumujemy ze sobą, to otrzymamy moc, którą dostarczamy w danej chwili czasu do tego obwodu. Jeżeli to jest obwód konduktancyjny, obwód z rezystancjami, to cały czas dostarczamy tam nieujemną moc. Cały czas nieujemną moc, a te rezystory nam ją zamieniają na ciepło. Także to w tym wypadku nie musimy w ogóle się zastanawiać. A ponieważ wiemy, że I, cały wektor I równa się macierz Y razy wektor V, podobnego doszliśmy na tym wykładzie, to obliczając V transponowane razy I, czyli tę sumę poszczególnych iloczynów, musimy tak naprawdę obliczyć V transponowane razy Y razy V. I to jest większe od zera dla dowolnego wektora napięć. Oczywiście poza napięciami zerowymi, bo jeżeli przyłożymy zerowe napięcia, no to tam nic nie popłynie w tym obwodzie, żadna moc się nie wydzieli. Żeby żarówka się paliła, prawda, i wydzielała ciepło i świeciła, to musi być dołączona do niezerowego napięcia. Czyli to jest bardzo ważna cecha związana z pasywnością obwodu. Z tym, że ten obwód wewnątrz nie generuje żadnej energii, tylko może sobie energię z zewnątrz wykorzystywać i jakoś ją tam przekształcać. Tego typu obwód nazywamy obwodem pasywnym i w obwodach pasywnych widzimy, że macierze, które opisują te obwody, na przykład macierz admitancyjna, są dodatnio określone. I dlatego to pojęcie dodatniej określoności macierzy jest takie istotne. Bo okazuje się, że nie tylko w obwodach elektrycznych moc możemy wyrazić jako napięcie razy prąd. Możemy energię wyrazić za pomocą iloczynu napięcie razy ładunek. Ale możemy również w innych systemach, na przykład mechanicznych, energię wyrazić jako iloczyn siły razy przesunięcie. I jeżeli się zastanowimy nad tym, to się okaże, że każdą energię można wyrazić jako iloczyn pewnych wielkości, które odpowiadają napięciu i ładunkowi, sile i przesunięciu, czy moce napięciu i prądowi i tak dalej. Jeżeli mamy do czynienia z systemem fizycznym, który sam nie generuje energii, tylko wykorzystuje energię dostarczoną z zewnątrz, ewentualnie ją przechowuje, zamienia na jakąś inną formę, ale nie jest źródłem energii jako takiej, czy jest pasywny, to na pewno macierze, które opisują takie systemy, są dodatnio określone. Na tym polega
ważność tego pojęcia. Czyli macierze opisujące systemy pasywne, fizyczne systemy pasywne są dodatnio określone. Macierz dodatnio określona jest na pewno nieosobliwa. Nie może być osobliwa, dlatego że wtedy ilość a razy x równa 0, także dla x-ów niezerowy i wówczas cała forma kwadratowa by się zerowała. No właśnie, jeżeli by a razy x mogło być równe 0 dla niezerowego x, to wtedy i forma kwadratowa mogłaby być równa 0 dla niezerowego wektora x, a więc macierz nie mogłaby być dodatnio określona. Ale ma szansę jeszcze być taka, no za chwilę definiujemy, półokreślona, semi-definitive. Jeżeli macierz A jest dodatnio określona, to równanie A razy X równa się B ma na pewno jedno rozwiązanie. No dlatego, że macierz nie może być osobliwa. I stąd wynika, że równania pasywnych obwodów elektronicznych na pewno mają jedno rozwiązanie. Zresztą spodziewamy się tego, bo układ fizyczny nie powinien mieć więcej niż jedno rozwiązanie. Rozważmy macierz 2 minus 6, po jednej stronie, po drugiej minus 6 i jakiś parametr nieznany na razie xi. I zastanówmy się, w jakich warunkach ta macierz jest dodatnio określona. Więc na pewno wyznacznik tej macierzy nie może być ujemny. A wyznacznik tej macierzy to jest 2 razy xi minus 6 razy 6, 36. Czyli 2 razy xi nie może być mniejsze od 36, czyli xi nie może być mniejsze od 18. Zatem jeżeli xi jest większe od 18, to prawdopodobnie macierz jest dodatnio określona. Tak rzeczywiście jest. Jeżeli xi jest większe od 18, jest dodatnio określona. Jeżeli xi jest równe 18, no to nie jest w pełni dodatnio określona. Może mieć te zerowe wartości dla x-ów niezerowych, forma kwadratowa, ale nie może mieć ujemnych. I dlatego mówimy, że jest pozytyw semi-definite, czyli dodatnio prawie określona, albo półokreślona po polsku. To słowo pół nie jest dobre, bo to prawie powinno być, a nie pół. Nie w pełni dodatnio określona. Ale jeszcze nie może mieć forma kwadratowa wartości ujemnych. Macierz jest osobliwa wtedy. Ma jedną wartość własną równą 0. I tu w tym naszym przypadku, jeżeli równa się 18, to wiemy, że ślad tej macierzy to jest suma wartości własnych. Skoro jedna wartość własna równa się 0, to druga wartość własna, ponieważ suma wartości własnych to jest 2 plus 18, 20, musi być równa 20. Czyli możemy tu wyznaczyć wartości własne, nie wyliczając z tego równania charakterystycznego. I wreszcie, jeżeli xi będzie mniejsze od 18, to mamy problem. Macierz nie jest dodatnio określona, czyli jest dodatnio nieokreślona. Pozytyw indefinite. Forma kwadratowa może przyjmować i dodatnie, i ujemne wartości. I mamy przypadek mało ciekawy. Jeżeli xi jest mniejsze od 18. Jeżeli obliczymy sobie formę kwadratową dla macierzy ewidentnie dodatnio określonej, bierzemy to xi 28, sporo większe od 18. Wyliczamy sobie formę kwadratową. Okazuje się, że to jest 2 razy x1 do kwadratu minus 12x1 x2 plus 28x2 do kwadratu. I jeśli teraz to 28 podzielimy sobie na dwie części, wyciągając dwa przednamias, wtedy pojawia się tu x1 do kwadratu, to minus 12 to zapiszemy jako 2 razy 6. I stąd wynika, że to będzie tutaj 2 razy x, 2 razy x1, bo tutaj jest x1 do kwadratu, plus, razy, jeszcze
Drugi element, który jest w wyrażeniu a plus b do kwadratu, została trójka i zostało x2, czyli ten drugi element to musi się równać 3x2 do kwadratu, to będzie 9x kwadrat i właśnie pożyczamy sobie tutaj 9x kwadrat z tych 28, zostaje nam jeszcze, bo wyciągnęliśmy dwójkę przed raz, czyli naprawdę pożyczyliśmy sobie nie 9, tylko 18, zostaje nam jeszcze 10. Zostaje nam jeszcze 10. I wpisaliśmy sobie to 10, czyli 2 i w nawiasie x1 minus 3x2 do kwadratu plus 10x kwadrat. I proszę zauważyć, że to wyrażenie jest zawsze większe od zera, chyba że zarówno x1, jak i x2 są równe 0. Wtedy przyjmuję wartość 0. Czyli ma kształt takiej miseczki, która jest narysowana w układzie współrzędnych x1 i x2 i ta miseczka dotyka do zera tylko w jednym punkcie x1 równe 0, x2 równe 0. Natomiast jeżeli wstawimy wartość 18, czyli ten graniczny przypadek i zrobimy odpowiednio podobne przekształcenia, to okazuje się, że uzyskaliśmy wyrażenie 2 razy x1 minus 3x, x2 do kwadratu. I teraz to wyrażenie może być równe 0 przy niezerowych wartościach x1 i x2, a mianowicie na prostej x1 równa się 3x2, przyjmuję wartość 0. Na samej prostej. Czy istnieje taka prosta, x1 równa się 3x2, na której forma kwadratowa przyjmuje wartość zerową, czyli jest takim siodłem, można powiedzieć, czy niziną. Siodłem nie, siodłem w tym trzecim przypadku jest. Tutaj jest taką rynienką, jest rynienką. I mamy przypadek macierzy dodatnio półokreślonej. Właśnie nie w pełni dodatnio określonej, czy prawie dodatnio określonej. Semi-definite. Pozytyw, semi-definite. No i najgorszy przypadek, kiedy bierzemy wartość mniejszą od 18, 8. Czyli wzięliśmy najpierw 28, potem 18 i 8. I w tym przypadku mamy tutaj wyrażenie 2 razy x1 minus 3x2 do kwadratu, ale minus 10 x kwadrat, x2 kwadrat. Czyli jeżeli byśmy byli na tej prostej x1 równa się 3x2, jeżeli byśmy byli na tej prostej, to ta pierwsza część, ten pierwszy składnik się zeruje, ale drugi jest wtedy ujemny. Czyli możemy mieć wartości ujemne też. Możemy mieć wartości ujemne. Możemy mieć wartości i dodatnie, i ujemne. I nasz obrazek, który ilustruje wartości formy kwadratowej, ma kształt siodła. Czyli może to być miseczka, może być rynienka, może być siodło. Ten trzeci przypadek siodła jest przypadkiem już macierzy dodatnio nieokreślonej. Takie mamy trzy przypadki. Przypadek, kiedy na niezerowego wektora x mamy dodatnioś formy kwadratowej, przypadek, kiedy mamy nieujemność formy kwadratowej i przypadek, kiedy może być i dodatnia, i ujemna, może być zerowa też dla niezerowych wektorów x. Odpowiednio, jeśli chodzi o obwody elektroniczne, to jest przypadek pasywnych obwodów elektronicznych. To jest przypadek obwodów wyidealizowanych, pasywnych, ale też w niektórych warunkach bezstratnych, takich jak cewka, kondensator, transformator, które niby są, transformator jest niby neutralny energetycznie, nie pobiera żadnej energii, idealny transformator. Czyli jeżeli są takie elementy bezstratne, cewki kondensatorowe, tylko bezstratne elementy, czy tylko transformator, to są przypadki, kiedy on w ogóle energii nie pobiera i wtedy możemy powiedzieć, że obwód jest bezstratny, a w niektórych warunkach może być stratny, w niektórych bezstratny i mamy taką sytuację jak tutaj. Natomiast jeżeli nic nie można powiedzieć o obwodzie, zawiera jakieś tranzystory, coś, co produkuje energię teoretycznie, to znaczy w odpowiednim modelu. Bo tranzystor tak naprawdę to jest regulowany
opornik, regulowany rezystor, sterowany rezystor. Jeżeli weźmiemy pod uwagę energię dochodzącą z zasilacza, no to oczywiście mamy do czynienia z pasywnym obwodem, ale jeżeli pominiemy zasilacz i zaczniemy rozpatrywać tylko energię sygnału wejściowego i energię sygnału wyjściowego, no to się okaże, że energia sygnału wyjściowego może być większa niż wejściowego, czyli ten układ dodał nam energię wewnątrz i jest już niebezpiecznym układem. Może drgania wygenerować, może być niestabilny, mogą różne rzeczy się w nim wydarzyć. Wtedy to jest taka sytuacja. Natomiast tutaj nie może być niestabilności. I ten układ tylko zawsze pobiera energię. Będą się Państwo uczyć o takim kryterium stabilności Lapunowa, które jest właśnie oparte na pojęciu energii. Ściślej funkcji Lapunowa, która jest uogólnieniem energii. Jeżeli ta funkcja jest zawsze nieujemna, czyli energia z układu może, do układu może, układ tylko korzysta z dostarczonej energii do układu, magazynuje tylko dostarczoną, nie może sam jej wyprodukować, to na pewno nie jest niestabilny. Czyli to są głębokie konsekwencje tej cechy dodatniej określoności. Teraz rozpatrzmy jakąkolwiek rzeczywistą kwadratową macierz N. Niech to będzie macierz N na N. I wówczas, jeżeli obliczymy taki iloczyn M razy M transponowane, korzystaliśmy z takiej możliwości. Przypominam, wtedy, kiedy dokonywaliśmy regresji liniowej, rozwiązywaliśmy równanie, które jako takie nie miało rozwiązań, ale udawało się rozwiązać je metodą najmniejszych kwadratów, to uzyskujemy macierz dodatnio określoną. Ten trik polega właśnie na tym, że równanie z jakąś tam macierzą nierozwiązywalne zamienia się na równanie z macierzą dodatnio określoną, które ma w dodatku jedno tylko rozwiązanie. Ma i ma jedno. To jest bardzo ważny trik. No i tutaj to, że to jest macierz dodatnio określona, jest udowodnione. Najpierw obliczamy macierz transponowaną. Okazuje się, że to jest A, czyli mamy do czynienia z macierzą symetryczną. M razy M transponowane daje nam macierz symetryczną. A następnie sprawdzamy, czy możemy wyprowadzić jakiś warunek właściwy dla formy kwadratowej. No jak okazuje się, że tak, dlatego że jeżeli wprowadzimy dodatkowe oznaczenie, że Y równa się M transponowane razy X, to wyliczając formę kwadratową na macierzy M razy M transponowane, naprawdę wyliczamy Y transponowane razy X. I to jest większe równe 0, jeżeli macierz jest nieosobliwa. Jeżeli macierz jest nieosobliwa M, to jest większe równe 0, bo Y może być równe 0 tylko wtedy, kiedy X jest równe 0. Dla macierzy nieosobliwych. A zatem to jest większe od 0 dla każdych X-ów niezerowych i mamy faktycznie do czynienia z macierzą dodatnio określoną. Czyli konstruowanie macierzy dodatnio określonych jest stosunkowo prostą sprawą. Można posłużyć się jakąkolwiek nieosobliwą macierzą. Co więcej, jeżeli mamy macierz prostokątną, macierz prostokątną M na N, ale taką, żeby rząd macierzy równał się N, czyli żeby miała niezależne kolumny macierz, żeby miała maksymalny rząd kolumnowy, to C transponowane razy C jest macierzą dodatnio określoną. Czyli nawet z macierzy prostokątnych można tworzyć macierzę dodatnio określoną. Dalsze własności macierzy, wartości własne macierzy odwrotnej są odwrotnościami wartości własnych. Stąd jeżeli macierz jest dodatnio określona, to i macierz odwrotna do niej jest dodatnio określona. I poza tym, jeśli mamy dwie macierze dodatnio określone, wypiszemy sobie formy kwadratowe dla nich z tymi samymi wektorami x, to możemy dodać wewnątrz te macierzy też A plus B jest macierzą dodatnio określoną. Oczywiście chodzi o macierzę o tych samych rozmiarach. Podsumowując tę
część wykładu. Wszystkie wymienione własności są równoważne i wszystkie można przyjąć za definicję macierzy dodatnie określonej. A zatem elementy osiowe są dodatnie. Własności własne, wszystkie oczywiście, wszystkie są dodatnie. Wszystkie minory główne, czyli te podwyznaczniki zawierające górny lewy narożnik, łącznie z całym wyznacznikiem są dodatne. Forma kwadratowa za wyjątkiem x równego 0 jest dodatna. I macierz można przedstawić w formie wieloczynu C transponowane razy C, przy czym macierz C ma niezależne kolumny. Te właściwości są równoważne. Przykład. Niech macierz M równa się 1, 2, 3, 4. Jeżeli obliczymy M razy M transponowane, to otrzymamy 5, 11, 11, 25 i to jest macierz dodatnio określony. Inny przykład. Weźmy macierz dolno-trójkątną G, złożoną z samych jedynek. Macierz jest nieosobliwa. Zatem macierz G razy G transponowane, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, jest dodatnio określony. Jest symetryczna. I dochodzimy do pomysłów Cholewskiego. Otóż każdą macierz dodatnio określoną można jednoznacznie rozłożyć na iloczyn takich czynników jak ten czynnik G. Czyli czynników, które są dolno-trójkątne. A G transponowane jest oczywiście czynnikiem górno-trójkątnym. Czyli dolno-trójkątny czynnik razy górno-trójkątny czynnik. Poza tym jeszcze te dwa czynniki są do siebie transponowane. I ten czynnik G nazywa się czynnikiem Cholewskiego. On musi być dolno-trójkątny i musi mieć dodatnie elementy na głównej przekątnej. No bo jeżeli dopuścimy niedodatnie elementy na głównej przekątnej, to wtedy ten proces jest niejednoznaczny. Wtedy wiele takich czynników można tworzyć dla danej macierzy A. Ale jeżeli dodamy ten warunek, że na głównej przekątnej w macierzy G mają być tylko dodatnie elementy, to wtedy ten rozkład A równa się G razy G transponowane, rozkład Cholewskiego jest jednoznaczny. I ten nasz przykład przed chwilą to właśnie był przykład rozkładu macierzy A w postaci 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3 na czynnik Cholewskiego G, no i drugi czynnik G transponowany. Tutaj mamy informację o panu Cholewskim. To nie był wojskowy, to nie był matematyk, tylko wojskowy. Francuski działał podczas I wojny światowej, zajmował się triangulacją, musiał rozwiązywać dużo równań i sformułował taką właśnie metodę Cholewskiego, która pozwalała na oszczędności w obliczeniach, spore oszczędności w obliczeniach. Sama metoda została opublikowana już po śmierci, wczesnej śmierci Cholewskiego. A ukończył Ecole Polytechnique w Paryżu, czyli Politechnikę, Szkołę Politechniczną, czyli był inżynierem. I na czym polega ten pomysł Cholewskiego? Otóż mamy macierz złożoną z elementów A, która jest dodatnio określona. I postulujemy, że jesteśmy w stanie rozłożyć ją na dwa czynniki. Jeden czynnik dolno-trójkątny, drugi czynnik górno-trójkątny i w dodatku ten drugi czynnik to jest transpozycja pierwszego czynnika. No więc od razu to, co się narzuca, to że G1,1 razy G1,1, potem natrafiamy na same zera, to musi być A1,1. Czyli G1,1 to musi być pierwiastek z A1,1, jeżeli ma wyjść liczba dodatna. Oczywiście pierwiastek w sensie arytmetycznym, nie w sensie geometrycznym, czyli takim jak w przypadku liczb zespolonych, tylko w sensie arytmetycznym. Skoro mamy element G1,1 wyliczony, to możemy się pokusić o to, żeby wyliczyć sobie G2,1. Bo G2,1 razy G1,1, potem już natrafiamy na same zera, to musi być A2,1. Czyli G2,1 to musi być A2,1 podzielone przez G1,1. I to dla wszystkich i od 2 do n.
dla całej tej kolumny w dół. Możemy zrobić. Dla wszystkich tych elementów. Czyli najpierw obliczamy sobie G1.1, następnie obliczamy G2.1. Ale jeżeli obliczymy G2.1, to oczywiście również i tu on wystąpi. Czyli wypełnia się i ten właściwy czynnik Cholewskiego, i jego wersja transponowana. Czyli i tutaj mamy. Czyli wypełniamy i pierwszą kolumnę pierwszego czynnika, i pierwszy wiersz drugiego czynnika. Teraz dochodzimy do końca tej kolumny i tego pierwszego wiersza i zaczniemy się interesować elementem G2.2. G2.2 to będzie G2.1 razy G2.1 plus G2.2 do kwadratu i potem same zera musi dać A2.2. Ale już G2.1 mamy wyliczone, czyli na tej podstawie możemy wyliczyć G2.2. No zatem G2.2 to jest A2.2 minus G2.1 do kwadratu i pierwiastek z tego. Jeżeli mamy wyliczone G2.2, to możemy sobie teraz wyliczyć G3.2. Mianowicie G3.1 razy G2.1 plus G3.2 razy G2.2 już wyliczone i potem zaczynamy napotykać na zera. Musi dać na co? A3.2. Czyli jak tu podstawimy 3, to będziemy mieli, że to jest A3.2 minus G3.1 razy G2.1 podzielone przez G2.2. I to z kolei dla wszystkich i od 3, 4 aż po N. Druga kolumna się wypełni, no i oczywiście drugi wiersz. Po kolei druga kolumna i drugi wiersz. Czyli mamy pierwszy krok, który polega na obliczeniu pierwiastka z A1.1. Mamy dalsze kroki, które polegają na wyliczeniu GII, czy GJJ, i wyliczeniu GIJ. I takie mamy tutaj wzory w ogólności, z których musimy korzystać. I ja sobie te wzory pozwolę przepisać na tablicy, czyli GJJ równa się pierwiastek z AJJ minus suma od karmy na 1 do J minus 1 G i K do kwadratu oraz G i J równa się A i J minus suma od K równego 1 do J minus 1 z G i K razy GJK zamykamy nawias, to jest duże dzielenie przez GJJ i ten drugi wzór jest ważny dla I dla kończenia tych kolejnych kolumn, czyli od J plus 1 potem jest J plus 2 a potem jest na końcu N, bo macierz jest N na N. I mamy takie dwa zestawy wzorów. G, J, tam G i K wpada, nie powinien być powinien być okresji. A, dobrze. Dobrze. No i teraz przykład. Tak wyznaczamy ten czynnik Cholewskiego. No, zaczynamy od G1.1, mamy ten wzór odpowiedni, no to jest pierwiastek z 4, 2, potem wyliczamy G2.1, G3.1 i tak dalej, i tak dalej. Potem G2.2. Może prześledzimy te kroki tak lekko w przyspieszeniu, czyli najpierw pierwszy krok, z tego mamy tu 2, potem pierwszą kolumnę wypełniamy,
Potem drugi element głównej przekątnej równa się 3, potem drugą kolumnę wypełniamy, potem trzeci element głównej przekątnej G3, 3, potem dokończamy trzecią kolumnę i wreszcie ostatni element G4, 4 według tego wzoru. Wychodzi jedynka i to nam kończy nasze obliczenie. Jaki jest koszt obliczeniowy metody Koleskiego? I po to przepisałem sobie te wzory, żeby je teraz widzieć. Jaki jest koszt obliczenia elementów GJJ, czyli tych na głównej przekątnej? Otóż liczą się tylko mnożenia. Dodawania zakładamy, że nie mają znaczenia. Tylko mnożenia mają znaczenie. Więc mamy tutaj, jak liczymy element JJ, to mamy tutaj sumowanie iloczynów od k równego 1 do j minus 1 i za każdym razem musimy jeden iloczyn wykonać, czyli musimy posumować jedynki, bo jeden iloczyn wykonujemy. I tych operacji musimy wykonać n, bo mamy n takich elementów na głównej przekątnej. Czyli jeżeli już wyliczymy liczbę operacji dla jednego elementu, to musimy sumować te wyniki, żeby było wszystkich n elementów. Suma jedynek od k równego 1 do j minus 1 to jest oczywiście j minus 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1 i tak dalej do j minus 1. Od 1 do j minus 1. To jest j minus 1. Teraz mamy dodać do siebie j minus 1 od j równego 1 do n. Wykorzystam tutaj te tablice i jeżeli wyliczamy taką sumę elementów od j równego 1 do n z j minus 1, to to jest po prostu 0 plus 1 plus aż do n minus 1. I mamy tutaj n składników. Przy czym pierwszy równa się 0. N składników? Nie. Tak. A, ogólnie N składników. Dobrze. Gauss kiedyś zaproponował, żeby zamiast liczyć jedną taką sumę, to policzyć dwie sumy tego typu. Tylko tę drugą ustawić w odwrotnym porządku. Jak to posumujemy, to wtedy okazuje się, że każdy składnik jest jednakowy. Tu jest n minus 1, 0 dodać n minus 1, to jest 1 dodać n minus 2, czyli dodać n minus 1 i tak dalej. I na końcu jest też n minus 1. I mamy n takich składników. N składnik. Czyli wychodzi nam, że to jest n razy n minus 1. Tak jak to tam jest napisane. To jest n składników, z których każdy równa się n minus 1. Ale jest dwa razy za dużo. Policzone jest dwa razy za dużo, czyli musimy podzielić przez 2. A więc to jest koszt obliczenia elementów głównej przekątnej. On jest w przybliżeniu równy n kwadrat przez 2. Okaże się, że nie ma znaczenia ten koszt. Bo naprawdę główny koszt to jest koszt obliczenia tych pozostałych elementów, g i j. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy te mnożenia. To dzielenie na końcu wykonywane, no, możemy wziąć pod uwagę, możemy nie wziąć. Najważniejsze jest ta duża liczba mnożeń tutaj. Czyli mamy do posumowania od k równego 1 do j minus 1 jedynek mnożeń. No a to jest równy j minus 1. J minus 1. I teraz
sumujemy, to J minus 1 to jest stała wartość. I teraz sumujemy elementy od J plus 1 do N. Wyciągając to przed nawias. Czyli jakby od J plus 1 do N jedynek. No to jest N minus J. Wynik jest N minus J. Czyli musimy posumować z od J plus 1 do N takie wyrażenie. N minus J razy J minus 1. I to robimy poprzez rozkład na poszczególne składniki. N razy suma od 1 do N J minus 1 to już mamy. Że to jest N razy N minus 1 przez 2. Oczywiście jeszcze to N tu dochodzi. Jeszcze to N dochodzi. Następnie mamy coś nowego. Sumę od J równego 1 do N z J kwadrat. No, myśmy już taki problem rozważali raz. Analizując złożoność obliczeniową czy koszt obliczeniowy metody Gaussa. Mianowicie N suma od J równego 1 do N z J kwadrat to jest przybliżenie całka od powiedzmy J równego 0 do N z J kwadrat dj. To w przybliżeniu jest. Nie jest dokładnie. A to jest j do trzeciej przez 3 od 0 do n. A to jest równe n do trzeciej przez 3. Czyli w przybliżeniu to jest n do trzeciej przez 3. Ale można też się posłużyć dokładnym wzorem. Bo dokładny wzór to jest n razy n plus 1 druga razy n plus 1 przez 3. Jeśli chcielibyśmy sprawdzić, że ten wzór się zgadza, to metodę indukcji możemy zastosować matematycznej, czyli wyliczyć, sprawdzić, czy dla n równego 1 się zgadza. J do kwadratu dla n równego 1 to po prostu jest 1 kwadrat. 1 kwadrat równy 1. A z drugiej strony mamy 1 plus razy 1 plus 1 druga razy 1 plus 1, czyli razy 2 podzielone przez 3. Czyli to jest 1,5 razy 2 podzielone przez 3. Czyli faktycznie 1. Dla jedynki się zgadza. Teraz trzeba by udowodnić, że jeżeli założymy prawdziwość dla n, to z tego wynika prawdziwość tego wzoru dla n plus 1. Zostawiam to jako zadanie domowe. Ja to nawet sobie na kartce przed wykładem napisałem. Ten dowód. Zajęło to mi parę linijek. Jeżeli zostanie mi czas na koniec wykładu, to jako taki końcowy akcent może to zdołamy wyliczyć. W każdym razie z pierwszego wyrażenia mamy n do trzeciej przez 2. Z drugiego w przybliżeniu n do trzeciej przez 3. N do trzeciej przez 3. A to się nie liczy, bo to jest tylko n kwadrat przez 2. To dla dużych n po prostu znika. Czyli znaczenie ma tylko n do trzeciej przez 2 minus n do trzeciej przez 3, czyli n do trzeciej przez 6. A jaki był koszt obliczeniowy metody Gaussa? Kto pamięta? Liczymy mnożenia, ale naprawdę mówimy flopy, to znaczy połączenia mnożeń z dodawaniami, dlatego że my tak naprawdę to musimy tu cały czas te wyniki dodawać. Pomnożyć, dodać. Floating point operation to jest sklejenie mnożenia z dodawaniem, tak? Czyli mamy tyle flopów. Ktoś nie pamięta, co to znaczy flop, to musi się cofnąć do wykładu z metodą Gaussa. Bo tam to wyjaśniam. To było n do trzeciej przez 3 właśnie. Czyli tutaj uzyskaliśmy n do trzeciej przez 6, zatem dwa razy mniej obliczeń.
Złożoność rośnie z trzecią potęgą. Niestety, złożoność jest ta sama, ale jest zawsze dwa razy mniej odliczeń w przybliżeniu. Dwa razy mniej. To jest coś, jednak jakaś zaleta, chociaż niewielka, no i okupiona tym, że ta metoda działa tylko dla macierzy dodatnio określonych. No ale jeżeli mamy jakiś procesor i on na przykład ma określony cykl rozkazowy i okaże się, że metoda Gaussa nie działa, bo potrzeba na przykład 18 nanosekund, a on ma cykl rozkazowy 15 nanosekund. Nie da się metodą Gaussa. Ale metodą Cholewskiego się da, bo wystarczy 9 nanosekund, a on ma 15 cykl rozkazowy, więc problem jest rozwiązany. Jeżeli macierz jest dodatnio określony. Zastosowanie metody Cholewskiego, oczywiście dokładnie takie samo jak Gaussa. Jeżeli mamy do rozwiązania równanie A razy X równa się B, to dokonujemy dekompozycji macierzy A. Wyliczamy najpierw G razy Y. Tu podstawiamy, że G transponowane razy X to jest Y równa się B. I w momencie, jak wyliczyliśmy Y, to wyliczamy sobie X. Jedno przez podstawianie w przód, drugie przez podstawianie wstecz. Bez kłopotu można wyliczyć rozwiązanie. I przechodzimy do nowego zupełnie zagadnienia, mianowicie macierze podobne, czyli rodziny macierzy. Macierze, które tworzą rodziny. Otóż jeżeli znajdziemy pewną macierz nieosobliwą T i mamy dwie macierze, B i A, i okaże się, że B równa się T do minus pierwszej razy A razy T, czy odwrotnie, T razy A razy T do minus pierwszej, to nie ma proszę, to te macierze są podobne, czyli należą do jednej rodziny. No na przykład macierz A jest podobna do swojej macierzy diagonalnej, jeżeli się da zdiagonalizować tę macierzę A. I wszystkie macierze, które się da zdiagonalizować, będą ładne. Własność diagonalizacji jest dla nas bardzo pozytywną cechą macierzy. Te, które się da zdiagonalizować, to są ładne macierze. Rzeczywiście piękne, czyli te dodatnie określone, no to oczywiście się da zdiagonalizować. Ale są też brzydkie, których się nie da. Które się tak da częściowo, że coś jest tam na tej diagonali, ale jeszcze wyskakują elementy poza diagonalą. Zatem własność podobieństwa macierzy dzieli wszystkie macierze na rodziny macierzy podobnych do siebie. I jeżeli się da diagonalizować macierz, to tym takim najładniejszym, najlepszym członkiem tej rodziny, najładniejszym jest macierz diagonalna, lambda. Jeżeli się macierz A da zdiagonalizować, to najpiękniejszym członkiem tej rodziny jest macierz lambda. Macierze podobne mają te same wartości własne. Macierz lambda ma te same wartości własne, co macierz A. No na przykład macierze 2, 1, 1, 2 A i macierz lambda 3, 1 są podobne. Mają te same wartości własne, 3 i 1. No i rzeczywiście istnieje taka macierz 1401. Jeżeli pomnożę przez odwrotną, czy przez tę macierz, to otrzymuję jeszcze jakąś inną macierz podobną. Jest podobna, chociaż nie jest symetryczna. Czyli można wyjść z warunku symetrii, ale uzyskujemy i tak macierz podobną. Bo ma te same wartości własne. Chociaż nie jest dodatnio określona. A ta macierz A była początkowo dodatnio określona. Czyli wartość tego piękna, że tak powiem, piękna, może zostać utracona w rodzinie. Nie wszyscy członkowie rodziny są jednakowo piękni, ale jednak nie są brzydcy. Macierze podobne mają te same wartości własne. Wszystkie macierze o wartościach własnych tych samych należą do tej samej rodziny. Czyli te, które mają 3 i 1, czyli są różne te wartości własne, różne, to należą do tej samej rodziny. Czyli macierze proste należą do tej samej rodziny.
No i to jest taki dowód tego, że macierze podobne mają te same wartości własne, ale nad tym może się już dowodem nie będziemy długo zastanawiać. I weźmy tutaj jeszcze przypadek macierzy brzydkich. Macierzy, które mogą nie mieć wszystkich wektorów własnych. To są brzydkie macierze. Myśmy poznali macierze, jakie to były. Prościutkie. Macierz nożyc poziomych, macierz nożyc pionowych. To były macierze 2x2, ale miały tylko jeden wektor własny. Nie dawały się diagonalizować. Tutaj mamy przykład. Macierzy, które mają wartości własne 4 i 4. I czy jedną podwójną, jednakową wartość własną. Jedna możliwość to jest rodzina 4-0-0-4. Ta macierz ma właśnie wartości własne 4-4. Okazuje się, że to jest samotny, taki biały żagiel, ładna macierz, ładna, ale nie ma nikogo więcej w tej rodzinie. To jest pojedyncza macierz, która ma taką takie wartości własne 4-4. Ale jest też brzydka macierz. 4-4 na górnej przekątnej, jeszcze jedynka i 0. To właśnie cecha tych nożyc poziomych czy pionowych, które miały poza główną przekątną jakiś element. I tego się już nie da lepiej zdiagonalizować. Czyli diagonalizacja tej macierzy to jest najlepsza rzecz, którą z taką macierzą z tej rodziny można zrobić, żeby tutaj coś było na górnej przekątnej i jeszcze jakiś element, jakiś śmieć poza główną przekątną. Też ma wartości własne 4-4 i ta brzydkich macierzy rodzina jest potężna. Brzydota zawsze się lepiej rozmnaża niż piękno, to jest taka cecha. Ogólna, filozoficzna czy biologiczna, ale tutaj nie wchodźmy w to. Czyli jeżeli byśmy znaleźli jakąkolwiek macierz obliczyli odwrotną macierz, to jest macierz jednostkowa razy 4, można ją przenieść na koniec. Tutaj to mnożenie jest przemienne. No, czyli te do minus pierwszej razy te da mi macierz jednostkową i w efekcie uzyskam to samo. Czyli faktycznie nic tu nie wykombinuję. Ta macierz jest samotna. Jest ładna, ale nie ma żadnych innych członków tej rodziny. Nie można nawet ją nazwać piękną. Natomiast ta wielka rodzina tych brzydkich macierzy, których najładniejsza jest ta, jest prawie zdiagonalizowana, zawiera wiele różnych macierzy. Tą najładniejszą z brzydkich nazywamy formą Jordana. To będą takie macierze, które mają główną diagonalę i na głównej diagonali mają ciągle tę samą wartość własną. I jedynki poza główną przekątną. Wtedy taka forma Jordana ma tylko jeden wektor własny i wielokrotną wartość własną. Oczywiście jeden niezależny wektor własny, bo jak wiemy, ja mówię jeden wektor własny w cudzysłowie, tak? Bo wektory własne leżą zawsze w przestrzeni. Czyli jeżeli mówię jeden wektor własny, to znaczy, że przestrzeń wektorów własnych jest jednowymiarowa. Czyli że w bazie tej przestrzeni jest jeden wektor. W tym sensie mówię jeden wektor własny. Tu są inne macierze, które mogą należeć do tego, być podobne do tego bloku Jordana. Nie, to jeszcze nie są. Tutaj jest jeszcze pewna cecha, która może nas zmylić, bo jeżeli obliczymy formę kwadratową tego bloku Jordana, brzydkiej macierzy, też najładniejszej z brzydkich, to okazuje się, że coś bardzo ciekawego tu występuje. Że to jest większe od zera dla x różnego od zera. Czyli forma kwadratowa jest dodatnia. Prawie, że ta macierz jest, powiedzielibyśmy, prawie, że jest dodatnio określona. No jest piękna. Dlaczego jednak nie mówimy na nią piękna, tylko brzydka? Dlaczego nie jest dodatnio określona? Dlaczego jej brakuje? Nie jest symetryczna, tak jest. Brak jej symetrii. Brak jej symetrii jest przez to niediagonalizowalny. Tak, nie jest symetryczny. I
jeżeli będziemy poszukiwać podobnych macierzy do tego bloku Jordana, do tej macierzy, to okaże się, że wszystkie mają postać Xi, 8 minus Xi. Musi tak być, bo tutaj trace, czyli ślad macierzy, to jest suma wartości własnych. A suma wartości własnych jest 4 plus 4, czyli 8. Czyli jeżeli wstawię cokolwiek tutaj, to ta suma musi być równa 8, czyli w tym miejscu mam tylko możliwość 8 minus Xi wstawić. Natomiast na tych pozycjach muszę tak dobrać elementy, żeby wyznacznik się też nie był zmieniony. Bo wyznacznik to równa się 4 razy 4, 16, minus 0 razy 1, czyli 16. Wyznacznik musi pozostać niezmieniony. Czyli tak muszę kombinować z tymi elementami, żeby wyznacznik pozostał równy 16. No na przykład 5, 3, 1 minus 1, 5 dodać 3 to jest 8, 5 razy 3 to jest 15 i plus 2 to plus 1 to jest 16. Czyli nie zmienił się. Tu jak wstawię 0, to tu może być cokolwiek. To jest 16 minus 0 razy coś tam jest. Nieważne. Nieważne co. I teraz mamy dwie macierze, które różnią się blokami Jordana. One składają się każda z dwóch bloków Jordana. Jeden w pierwszym przypadku to jest taki duży blok Jordana z dwoma jedynkami. Na górnej przekątnej to są same zera, czyli jak widać wartości własne tych macierzy są zerowe. Mają zerowe wartości własne. Natomiast w drugim przypadku są dwa takie jednakowe bloki Jordana. 0, 1, 0, 0. W ten sposób musimy podzielić. Może pokażę ten podział. Czyli w pierwszym przypadku jest jeden blok Jordana 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. To jest jeden blok Jordana. I drugi samo 0. A tutaj mamy takie dwa bloki Jordana. I mimo iż te macierze mają te same wartości własne, 0 i ten sam wyznacznik, 0, to nie są podobne do siebie, nie należą do tej samej rodziny, dlatego że zawierają różne bloki Jordana. Okazuje się, że tylko macierze, które mają te same bloki Jordana, są do siebie podobne. I co więcej, jeszcze się coś więcej okazuje, a mianowicie, że każdą dowolną macierz można rozłożyć na takie diagonalne bloki Jordana, a blok Jordana w ogólności ma taką postać. Mianowicie jest macierzą jakąś n na n. Na głównej przekątnej ma jedną ciągle wartość, wartość własną. Jeżeli to jest katy blok Jordana, to ma wartość własną lambda, indeksem k. A powyżej głównej przekątnej są same jedynki. Taki blok ma jedną wartość własną lambda, wielokrotną. Jeżeli jest o wymiarach n na n, to n-krotną. I tylko jeden wektor własny. Jeden wektor własny. Zatem te macierze tutaj, poprzednio pokazane, mają dwa wektory własne zaledwie. Zamiast czterech, dwóch wektorów własnych brakuje, bo mają dwa bloki Jordana. Każdy z tych bloków Jordana ma wartości własne równe 0. Tu są same zera, tu są same zera, tu jest 0 i u góry 3 zera. Czyli wartości własne są równe 0, ale nie są to macierze podobne, bo mają różne bloki Jordana. I co więcej, każdą macierz kwadratową A można rozłożyć na macierz J, macierz Jordana, podobną do tej macierzy, która składa się z bloków Jordana, rozłożonych na głównej przekątnej. Czyli tu pierwszy blok, drugi blok, trzeci, czy można pogrupować wartości własne. Jeżeli to grupowanie jeszcze, te wartości własne ułożymy, na przykład od największej do najmniejszej, to ten rozkład będzie jednoznaczny.
Tu będzie blok Jordana z największą wartością własną, iluśkrotnie się powtarzającą, potem z kolejną, iluśkrotnie się powtarzającą i tak dalej. Ale jeżeli ta macierz ma zespolone wartości własne, no to właściwie nie wiadomo, jak je włożyć. I w związku z tym, może tutaj o jednoznaczności w ogólnym przypadku nie można powiedzieć, ale jeśli wartości własne są rzeczywiste, to można je na pewno uszeregować według malejących modułów, malejących wartości bezwzględnych. Czyli macierz kwadratowa A, każda, jest podobna do pewnej macierzy Jordana J. I to jest najogólniejszy sposób zdekomponowania, zdiagonalizowania w cudzysłowie macierzy. Nie da się jej dokładnie zdiagonalizować, da się ją prawie zdiagonalizować. Na głównej przekątnej leżą wartości własne, mogą się powtarzać. A poza główną przekątną są jedynki. I tych jedynek się nie pozbędzie. Tu są dwa przykłady. Akurat w sytuacji, kiedy wartości własne nazywają się 0. Tu mamy dwie nieredukowalne jedynki i tam mamy dwie nieredukowalne jedynki, których nie możemy się pozbyć. Czyli te macierze, które nie są diagonalizowalne i które nie mają różnych wartości własnych, można wszakże rozłożyć na postać Jordana, która jest prawie diagonalna. W każdym bloku Jordana jest jedna wartość własna, wielokrotna. I w każdym bloku Jordana jest zestaw jedynek, które są poza główną przekątną. Tak, teraz zostało parę minut, to możemy przeprowadzić ten dom. Otóż jeżeli dla N, dla jakiegoś N ten wzór się zgadza, to znaczy, że rzeczywiście mamy N, N plus 1 druga, N plus 1 przez 3, to jest suma od J równego 1 do N, a naprawdę liczymy sumę od J równego 1 do N plus 1 z J kwadrat, to mamy ten pierwszy wzór, który się powinien zgadzać, czyli N. N plus 1 druga, N plus 1 przez 3, jeszcze mamy ostatni składnik, który równa się N plus 1 do kwadratu. Teraz, jeżeli pomnożymy przez 3 i podzielimy przez 3, żeby mieć wspólny mianownik, to mamy sytuację taką, że to jest N, N plus 1 druga, N plus 1 i jeszcze plus 3, N plus 1 do kwadratu. To możemy sobie tutaj to N plus 1 wyłączyć przed nawias, a w środku będziemy mieli wtedy N plus 1 druga, może pomnóżmy, to jest N kwadrat, plus 1 druga N plus 1 N, czyli plus 1,5 N. Plus 0,5 plus 3n plus 3 do 3. Czyli to jest 1 plus 1. A tutaj mamy n kwadrat plus 4,5 n nie, bo przecież ja tutaj kwadrat plus 1,5 n nie, to już jest plus 0,5 n, to nikt nie poprawia, to jest n razy n, n kwadrat plus 0,5 n i tego nie ma. Czyli n kwadrat plus 3,5 n kwadrat plus 3,5 n plus
3. A mamy udowodnić, że to jest n plus 1, że to jest w naszym przypadku tutaj n plus 1, n plus 1 plus 1,5 i n plus 2 przez 3. Jeżeli zostawimy sobie to n plus 1, to w nawiasie mamy n kwadrat plus 1,5 n plus 2 n, czyli plus 3,5 n plus 1,5 razy 2, czyli plus 3. A to jest to samo co tutaj, czyli mamy równość, a zatem dowód przeprowadziliśmy, znów się zgadzał. No i na sam koniec próby diagonalizacji macierzy pięknej. Tutaj wszystko jest na diagonale. A tutaj jest już niestety jakieś bloki Jordana, jakieś łatki, tu są poza diagonalą. A tu już całkiem fatalne. Dobrze, to dziękuję za wykład. I nic nie